Cześć! Dzisiaj zdradzę Wam takie moje tipy na organizację w domu, na utrzymanie porządku. Pokażę Wam kilka gadżetów, które ja używam, które u mnie się świetnie sprawdzają. I to będzie pierwsza część, więc dzisiaj lecimy z fajnymi polecajkami. Coś, co u mnie fantastycznie się sprawdza, czyli właśnie taki wieszak na ręczniki papierowe, na rolkę z ręcznikami papierowymi. Jakiś czas temu trzymałam sobie w tradycyjny sposób właśnie taką rolkę na blacie, czyli na takim typowym stojaku. Ale oczywiście to zajmuje miejsce, więc stwierdziłam, dlaczego nie wykorzystać przestrzeni tutaj pomiędzy półkami, przy zlewie i znalazłam w internecie, słuchajcie, za niewielkie pieniądze właśnie taki wieszak. Ten wieszak nie ma żadnego mocowania, przyklejania, wiercenia dziur. Po prostu wsuwacie go w półkę, w miejscu, w którym będzie Wam pasować i zakładacie wieszak. Możecie dostać go w różnych kolorach, w różnych opcjach, drewniane, łączone z metalem. No naprawdę jest ich bardzo dużo i słuchajcie, ograniczycie sobie miejsce na blacie. Będziecie mieć podwieszoną rolkę, w każdej chwili możecie to zdjąć. O, proszę bardzo, wyczyścić, umyć, wytrzeć z kurzu i gotowe. Domowa apteczka, a dokładnie taka skrzyneczka z domowymi rzeczami pierwszej pomocy. Takie skrzyneczki możecie kupić w różnych miejscach w internecie, w przeróżnych cenach, przezroczyste, metalowe i nie tylko. Ale co jest istotne, to żeby taka skrzyneczka była umieszczona w miejscu, do którego powiedzmy, że mają dostęp wszyscy domownicy oprócz dzieci i żeby zawierała właśnie takie najważniejsze, najpotrzebniejsze, ratunkowe rzeczy. Słuchajcie, ja tutaj trzymam sobie termometr obowiązkowo i leki, takie jak na przykład coś na żołądek, kiedy się dzieje, aspiryna, leki na serce mojego Massimo w razie potrzeby, gdyby coś się działo, ibuprom zatoki, wszystkie takie resztki, które mi zostały, które z opakowań otwartych, które mają jeszcze dobre terminy przydatności. Ale za to w środku, słuchajcie, trzymam przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe, coś na rany, Octanisept, zobaczcie, na przykład Octanisept, woda utleniona, nożyczki, bandaże, plastry, wszystkie takie najważniejsze rzeczy, gaziki, o, sterylne kompresy jałowe. Tutaj mam moje leki z kolei, jak hydroksyzyna i tak dalej. Leki właśnie podobne do aspiryny, jak na przykład przeciwbólowe, przeciwzapalne, wapno. Wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli w momencie, kiedy coś się dzieje, reagujemy raz, dwa, przeciwbólowe, kompresy, plastry i nie tylko, woda, tak żeby to wszystko było w jednym miejscu. To jest bardzo ważne, żeby nie latać, szukać po całym domu, gdzie to się może znajdować, gdzie to jest schowane, tylko mamy wszystko w jednej właśnie takiej oto apteczce. Trzeci tip, który u mnie genialnie się sprawdza, to welurowe wieszaki. Jakiś czas temu korzystałam z wieszaków drewnianych, ale to jest o wiele lepsze rozwiązanie. Po pierwsze, mniej zajmują Wam miejsca, czyli mamy więcej miejsca w szafie, żeby coś powiesić. Po drugie, już Wam pokazuję, to jest genialne rozwiązanie na takie bluzki. Tak, bluzki satynowe, bluzki z jedwabiu, cienkie jakieś bluzeczki. O, widzicie? Takie, które mogą nam po prostu zjeżdżać z tradycyjnego wieszaka, takiego drewnianego, już nie mówiąc o tym, że taki wieszak może je zaciągnąć. Więc najlepszym rozwiązaniem są właśnie wieszaki welurowe. Wszystko macie poukładane, wszystko idealnie nam się mieści, więcej miejsca w szafie, nic się z tymi rzeczami nie dzieje, nie zaciąga i nie ściąga i nie spada. Polecam Wam właśnie takie wieszaki. Mój kolejny tip dla Was to przechowywanie przede wszystkim makaronu. Jak widzicie, ja korzystam z takich bezbarwnych, przezroczystych pudełek plastikowych, w których właśnie przechowuję różne rodzaje i typy makaronu. Dlaczego? Po pierwsze, ładnie to wygląda. Po drugie, macie czysto w szafce, porządek w szafce.
Nic wam się tutaj nie wysypuje, nie wala, żaden makaron i tak dalej. Nie przechowujemy makaronów w takich opakowaniach, no bo niestety z nimi jest tak, że po pierwsze trzeba je rozciąć, otworzyć, więc też makaron traci no, jakości. Po drugie, nieraz na pewno zdarzyło wam się, że wam się taka torebka czy karton otworzyła, coś wam się wysypało tutaj do szafki i nie tylko, i potem był dramat, trzeba było to sprzątać, wszystko wyjmować, zajmowało to czas, no i oczywiście nerwy i stres. A kolejna ważna kwestia jest też taka, że widzicie przede wszystkim, jaki macie makaron i kiedy wam się kończy, bo oczywiście każdy pojemnik ma swoją pojemność, czyli wiecie, ile tutaj na przykład wchodzi wam makaronu. I w momencie, kiedy on się kończy, no to widzicie, dobra, trzeba uzupełnić zapasy. Prawda jest taka, że w kartonach, w których na przykład jest dobrej jakości makaron, nie zawsze to widać. Nie zawsze widać, ile tego makaronu nam zostało. No, ewentualnie w takich torebkach plastikowych, które są przezroczyste i tutaj możecie widzieć, ile jeszcze tego nam zostało. Ale czy to nie wygląda lepiej? No powiedzcie, czy tak nie wygląda to lepiej w szafce? Więc nasz makaron przechowujemy właśnie w ten sposób. Takie pojemniki wykorzystujemy oczywiście do bułki tartej, na ryż, tak jak widzicie. Tu mamy jeszcze inny makaron. Tu przechowuję na przykład różne typy kasze. Tutaj mam ryż. No, naprawdę to jest świetne rozwiązanie, słuchajcie, w kuchni. Jeśli nawet nie macie spiżarki, jeśli nie macie takiego pomieszczenia, w którym przechowujecie różne makarony, kasze, właśnie na przykład bułkę tartą, mąkę i nie tylko, postawcie na takie pojemniki, bo one genialnie sprawdzają się w kuchni. Genialnie sprawdzają się do przechowywania różnych rzeczy, do organizacji w szafkach. No i właśnie między innymi widzicie, co macie, czego wam brakuje, co trzeba kupić, kiedy trzeba uzupełnić zapasy. No. I mój ostatni organizacyjny tip na dziś w tym filmie to są, słuchajcie, takie gumki. Je też możecie kupić w necie za niewielkie pieniądze. A do czego one nam służą? Nieraz, specjalnie to zrobiłam na potrzeby dzisiejszego filmu, związywałam kabelki w ten sposób, czyli gumką recepturką. I nieraz ta gumka mi pękła. O, wygląda to niekoniecznie dobrze. I prawda jest taka, że nie zawsze przy kablach znajdziemy coś takiego. O właśnie, czyli taki paseczek, którym możemy sobie związać kabelki w ten sposób. Czekajcie, czekajcie, bo jedną ręką to nie tak prosto, ale związać sobie w ten sposób kabelki i je tutaj ściągnąć, żeby nic nam się no po prostu nie walało gdzieś tam w szafce i tak dalej. Więc jakiś czas temu odkryłam, że można sobie kupić takie paseczki za naprawdę, słuchajcie, śmieszne pieniądze. Tutaj mam właśnie takie w opakowaniu, one kosztowały niecałe 10 zł i bardzo fajnie je wykorzystać. Już wam pokazuję. Zaczniemy właśnie od tego, czyli ściągam tę gumkę. Mam tutaj jakiś kabelek. Ładnie go sobie zwijam. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O. W ten sposób biorę taką gumeczkę. Ściągam, bo widzicie, ona ma tutaj różne otworki, więc można to zrobić na przeróżną tutaj grubość. O. I co? I gotowe. Zobaczcie, no wygląda to wiele lepiej. Ale pokażę wam jeszcze na innym przykładzie. No i proszę bardzo, mamy tutaj Dysona i mamy za nim kable. I niekoniecznie dobrze to wygląda. Oczywiście, możecie się bawić w ukrywanie kabli w ścianie, gdzieś w jakichś pojemnikach, za szafkami, ale możecie też wykorzystać na przykład taką gumkę. Dobra. Co robię? Wyciągam kabelek, tak jak widzicie, mam tu kabel i teraz go sobie po prostu zwinę. Tak, żeby była idealna długość tu, czyli mogę go jeszcze troszkę zwinąć.
Czekajcie. Tak będzie najlepiej. Tak, i teraz co? No po prostu biorę tę gumkę. I ściągam sobie tutaj te kabelki. Zobaczcie. Gotowe. Jakoś to wygląda. No zdecydowanie chyba lepiej niż wcześniej. I teraz mogę sobie przysunąć Dysona bardziej do ściany. Tutaj nic mi się nie wala. Wszystko mam ładnie ściągnięte. Tylko jedną taką małą gumką. I gotowe. I co wy na to? Jestem bardzo ciekawa, czy i wy wykorzystujecie w swoim domu, w swoim mieszkaniu właśnie takie tipy. Czy korzystacie z takich gadżetów, a może z jakichś innych? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i oczywiście widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa!